Owady odgrywają bardzo istotną rolę w życiu człowieka. Są jednocześnie naszymi sprzymierzeńcami i wrogami. Jedne owady lubimy, chronimy, nawet importujemy z odległych krain, a innymi się brzydzimy i je zwalczamy. W Polsce można znaleźć około 470 różnych gatunków pszczół. A przecież kwiaty są również zapylane przez inne owady, jak motyle, muchówki, ale również osy, mrówki, chrząszcze oraz wiele innych stworzeń. Działalność ludzka nie ułatwia im życia. Ważne jest, aby każdy z nas miał swój, nawet mały wkład w tworzenie nowych miejsc bytowania nie tylko pszczół, ale wszystkich owadów zapylających. Czasami wystarczy zastąpić trawnik kwietną łąką, a dzięki niej otoczenie staje się domem dla wielu pożytecznych zwierząt i rajem dla zapylaczy, a dla nas miejscem rekreacji. Klejnotami naszego ogrodu są motyle. Piękne, kolorowe, które chcemy mieć, chcemy podziwiać. I czasami zapominamy, że ich larwy, gąsienice potrzebują pokarmu. Czasami zjadają nasze ulubione rośliny, ale tylko dlatego, że nie mają innych zastępstw. Przepiękne rusałki, które po naszym ogrodzie latają, potrzebują miejsca, gdzie ich gąsienice, ich dzieci mogłyby się rozwijać. Stąd w naszej łące nie zapomnieliśmy o krzaku pokrzywy, na którym rozgościć się mogą larwy motyli. Jeżeli wsiejemy w naszą łąkę również koper, dziką marchew, będzie to miejsce, do którego motyle będą chętnie przylatywać i składać jaja. I tam, nie niszcząc naszych roślin ogrodowych, będą się rozwijać gąsienice. Częstym gościem w naszym ogrodzie są mszyce. Mszyc nie lubimy, ale spójrzmy na niej. Kolonia mszyc wybiera sobie najzdrowsze części roślin. Jest ich tutaj bardzo dużo. Mszyce dbają o siebie wzajemnie. W momencie, kiedy pojawia się zagrożenie, kiedy pojawiają się choroby grzybowe, taka porażona mszyca odpada od kolonii, żeby nie zarażać swoich sióstr. W takiej kolonii możemy zobaczyć biegające mrówki. Mrówki traktują mszyce jak swoje prywatne stado krów. W momencie, kiedy pojawiają się biedronki, larwy złotooków, które chętnie by nam pomogły i zjadły te mszyce, mrówki je wyrzucają i wypłaszają. Każda mszyca produkuje spać. Jeśli dotkniemy taką roślinę porażoną przez mszycę, jest ona lepka. Ale mszyce to nie tylko spać oblepiająca rośliny. Z tej spadzi nasze pszczoły potrafią wyprodukować miód. Jest to jeden z naszych najstarszych i jeden z naszych najdroższych miodów. Więc być może próbowaliśmy jeść miód spadziowy, nie wiedząc, że miód wyprodukowały pszczoły właśnie ze spadzi mszycowej. Biedronki. Jeden z owadów, który cieszy się naszą największą sympatią, jego larwy zjadają mszyce. W Polsce znajdziemy ponad 70 gatunków biedronek. Nie tylko nasza ulubiona i najbardziej znana biedronka siedmiokropka, ale również biedronki pomarańczowe, żółte, czarne. One również są bardzo pomocne w naszym ogrodzie. Kolejną grupą owadów, którą bardzo chcielibyśmy w naszym ogrodzie, są chrząszcze. Chrząszcze biegaczowate, chrząszcze kusakowate. Ich larwy polują na inne owady, te, które są również owadami szkodliwymi. Owady zapraszamy do ogrodu, budując im domek. Jeżeli przyjrzymy się naszemu domkowi, to widzimy tutaj, że wykorzystały go murarki. Złożyły swoje jajeczka i czekamy na wylot dorosłych owadów. Jednym słowem, im więcej owadów w naszym ogrodzie, tym mniej musimy ingerować. One sobie same uregulują swoją populację i nasz ogród będzie zdrowszy.